Siema wszystkim, z tej strony Soul i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na którą możecie wbić naprawdę dużo ilości expa. W jeden co musicie zrobić, to wchodzimy sobie na zmień tryb i na kod wyspy. Wpisujemy sobie tutaj dokładnie to samo co ja. I teraz jeżeli jesteście na konsoli, to po prostu wpiszcie 12, a jeżeli jesteście na komputerze, to wpisujemy V12, klikamy sobie Enter, klikamy sobie odtwarzaj, pamiętajcie, żeby tu była gra prywatna, klikamy gra i teraz szybko wchodzimy do sklepu, jeżeli chcecie mi wesprzeć, to wpisujemy kod Soul, jeżeli to zrobiliście, bardzo naprawdę, bardzo wam dziękuję, no i teraz po prostu czekamy, aż was załaduje. Jeżeli was załadowało, to idziemy sobie dokładnie z prawej strony do miejsca, w którym pisze Double Pump i teraz musimy zrobić tutaj dowolną emotkę, po prostu czekać, aż was przeteleportuje, jeżeli was przeteleportowało, po prostu czekamy, aż timer dobiegnie końca. Jeżeli tutaj się już odliczanie skończyło, to wpisujemy sobie 395. Klikamy sobie Confirm teraz w tym miejscu, klikamy sobie Start tutaj poniżej. Bierzemy sobie teraz ten grappler i wchodzimy sobie na górę. Tutaj będzie taka pochodnia, podchodzimy do niej, klikamy sobie tutaj E i za nią zaczniecie dostawać expa. Idziemy sobie teraz dokładnie z tyłu, musimy sobie wejść po prostu tutaj. I tu będzie taki miecz, do którego jeżeli teraz nie ma przycisku, to będziemy musieli sobie przyjść później, czyli jak widzicie nie ma, więc po prostu sobie stąd wychodzimy. I idziemy sobie teraz do kolejnego miejsca, czyli dokładnie tutaj. Musimy sobie tutaj podejść i wchodzimy do środka i w tym miejscu musimy poczekać, aż ten timer dobiegnie końca. Jeżeli ten timer tutaj dobiegł końca, to podchodzimy sobie po prostu tutaj do tego sukces i klikamy sobie admin XP, teraz sobie tam wracamy tutaj gdzie byliśmy i będziemy musieli sobie wejść tutaj na górę, więc idziemy dokładnie na samą górę tutaj i musimy znaleźć tą ławkę, klikamy sobie na nie E za nią, także zacznie dostawać expa i teraz idziemy do ostatniego przycisku z tyłu, który będzie tutaj, wchodzimy sobie do niego, idziemy tutaj po prostu i tu na mieczu będzie przycisk, klikamy sobie E i za niego także zacznie dostawać expa. Życzę wam jego expienia, jak widzicie dostaje bardzo dużo, no i widzimy się już w kolejnych filmach. Siemanko!